Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie Szkice Śląska. W poprzednim odcinku poruszyliśmy temat wpływu wielkich epok, które również opieczętowały architekturę Śląska, obok znanych nam form śląskich stylistycznych, które nakreślił rozwój przemysłu. Scaliliśmy je w kilku charakterystycznych elementach, które można odnaleźć na ulicach naszego regionu. Dziś, idąc tym tropem, zajrzymy do miejsc, gdzie te nawiązania do wielkich europejskich stylów zobaczymy już w pełnej okazałości. Mówiliśmy o tym, że między innymi Katowice są miastem, gdzie znajdziemy różne formy i elementy takie. I proszę Państwa, idąc ich śladem, kiedy wsiądziemy do pociągu w Katowicach, w ciągu niecałej godziny znajdziemy się w mieście, gdzie stoi piękny pałac, unikatowy na skalę naszego kraju, bo zachowany z wyposażeniem do dziś. Mowa tutaj o zamku położonym w Pszczynie, nazywanym przez niektórych śląską perłą baroku. I faktycznie, proszę Państwa, barok, a raczej jego odwzorowanie, gra tutaj pierwsze skrzypce. Sam obiekt powstał w wieku prawdopodobnie XII i był wielokrotnie przebudowywany, o czym jeszcze opowiem. Ostateczny neobarokowy styl stworzył z pałacu prawdziwy skarb. Oczywiście pamiętamy, że neobarok to najprościej rzecz ujmując powrót do stylu barokowego. Tak jak już wspominałam w poprzednim odcinku, a jeszcze raz przypomnę, barok, proszę Państwa, to swoiste teatrum, szokowanie, zwracanie uwagi widza. We wnętrzach barokowych możemy odnieść wrażenie dysharmonii. Barok to sztuka emocji, sztuka mówiąca, walcząca, zwracająca uwagę na wiele spraw. W baroku panowała także zasada subordynacji, co jest dosyć ważne, czyli podporządkowania, i oznaczało to, że w całym tym zgiełku różnych form istniała jakaś myśl główna, jakaś oś, do której sprowadzał się cały układ. Wszystkie te elementy są widoczne oczywiście w Pałacu Pszczyńskim. Tutaj rzeźba przenika się z malarstwem. Widać to oczywiście w niektórych konkretnych pomieszczeniach, natomiast my na razie na rysunku widzimy Pałac Pszczyński z zewnątrz. Ja tutaj już zacznę sobie nakreślać jeszcze ten krajobraz wokół, który nam tą bryłę wydobędzie z tła beżowej kartki. Oczywiście zwracam tutaj uwagę na podkład, który zastosowałam. Jest oczywiście on bardzo wskazany, jeśli chodzi o rysowanie architektury w kolorze, tym bardziej w takich dosyć pastelowych odcieniach, które widzimy na elewacji pałacu. Jak już wspomniałam, pałac był wielokrotnie przebudowywany. Jeśli chodzi o ten wiek XII, to średniowiecze, to była to wówczas strażnica, która później była przebudowywana, i był to zamek myśliwski o takiej funkcji. Tą funkcję pełnił do niemal wieku XX. Strażnica ta była położona na szlaku handlowym między Morawami a Rusią Kijowską, a więc obiekt ten już wtedy istniał. Natomiast najważniejsze przebudowy miały miejsce po wieku XV. Wcześniej była to oczywiście neogotycka, czy też gotycka raczej, budowla. Natomiast w okresie baroku była przebudowywana, wcześniej w okresie renesansu. No i ostateczny właściwie wygląd możemy zauważyć w wieku XIX, kiedy to pałac uzyskuje taką formę, którą widzimy dzisiaj. Oczywiście charakterystyczne cechy stylu barokowego. Również tutaj widzimy kostium francuski, między innymi widać to po mansardowym dachu z licznymi facjatami od strony jeziora, które za chwileczkę nam się tu ukaże. Część z pałacu na naszym rysunku przykryje zieleń, która zresztą bardzo pięknie komponuje się z jego bryłą. Kiedy spojrzymy na cały obiekt z zewnątrz, to oczywiście oprócz
dosyć okazałego mansardowego dachu zauważymy wiele okien, które oddzielone są ze sobą pilastrami, o których już kiedyś wspominałam w jednym z naszych spotkań. A także obramowania okienne są bardzo ozdobne i układają się w formy rzeźbiarskie. Na parterze, jak widać tutaj, za drzewami wyłania się boniowanie, o którym mówiliśmy podczas naszego ostatniego spotkania. To boniowanie opasa praktycznie cały budynek dookoła. Rozświetlimy sobie troszeczkę linię drzew, tak aby bryłę zamku nieco odbić. Słońce na naszym rysunku akurat będzie nam oświetlało budynek od drugiej strony. Ale oczywiście oprze się ono tutaj między innymi na roślinności wokół. Te punkty, które umieściłam w obejściu pałacu, to oczywiście postaci ludzkie. Dzięki temu widać mniej więcej skalę obiektu. Możemy też gdzieniegdzie postaci dalsze rozświetlić białym kolorem, żeby podkreślić jednak przebijające się słońce. Natomiast co możemy powiedzieć o wnętrzu? Wnętrze oczywiście również było przebudowywane i urozmaicane. I najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem jest tak zwana sala lustrzana. Oczywiście sama nazwa wskazuje na lustra, o których za chwileczkę powiem. Sama sala jest dwukondygnacyjna i światło wpada do niej przez trzy potężne, 7,5-metrowe okna, na których przeciwko znajdują się szklane drzwi, tak zwane porte-fenêtre, nad którymi można zobaczyć balkony ozdobione żeliwnymi balustradami. Proszę Państwa, te lustra, od których nazwa się wzięła, miały aż 14 metrów kwadratowych. One zachowały się w idealnym stanie do dnia dzisiejszego. Przewiezione zostały do Pszczyny prosto z Paryża i były wykonane na specjalne zamówienie księcia Hochberga, który w tym pałacu odcisnął swoje piętno i był postacią, dzięki której właściwie pałac dziś widzimy w takiej, a nie innej formie. Mowa tutaj o księciu Janu Henryku XI, o którym później również w czasie opowiadania historii jeszcze opowiem. Tu pojawią się jeszcze nam drzewa z boku, które będą oparte na wysepce. Nakreślę je w dosyć szybkim szkicu, tak żeby ten krajobraz pokazać. I tutaj też coś znamiennego, mała przystań, z której książę Hochberg wraz z rodziną na pewno korzystali. Oczywiście trochę światła
ale też piękne kwiaty. I całe założenie parkowe rozprzestrzeniało się aż do innego obiektu, o którym dziś jeszcze będę Państwu opowiadać. Na razie nie zdradzę jego nazwy. Natomiast pałac w Pszczynie był połączony właśnie pięknymi terenami parkowo-leśnymi z innym obiektem, równie pięknym i ważnym w okolicy Pszczyny. Jeszcze tu przebiją się okna pałacu. Zaznaczymy dosyć mocną linią brzeg. Pojawi się tutaj też zieleń. Nieco światła. I droga. Oczywiście, jak na tak piękny pałac przystało, wiązała się z nim dosyć ciekawa historia pewnej księżnej, o której opowiem. Stała się ona niemalże legendą tego miejsca i nie tylko oczywiście tego, ale o tym za chwileczkę. Proszę Państwa, jeszcze ciekawy element, który pojawia się w wielu miejscach na Śląsku, o którym też już wspominaliśmy, o motywie lwa w architekturze, i tutaj w Pszczynie ten lew również jest widoczny, spoczywa przed wejściem do pałacu i jakby strzeże go swoją majestatyczną, zastygniętą formą. Lew w tej chwili widoczny jest na ekranie. I oczywiście zachęcam, aby udać się do Pszczyny i zobaczyć tą rzeźbę, a także oczywiście cały pałac wraz z pięknymi apartamentami, salą lustrzaną na żywo. Sama postać księżnej Daisy, która związana jest z tym miejscem, jest bardzo interesująca. Mówiono, że legendarna księżna von Bless była jedną z piękniejszych kobiet swojej epoki. Ale nie tylko zasłynęła z urody, ale również dzięki swojej osobowości i niezłomnemu charakterowi. Losy księżnej Daisy zostały opisane w kilku książkach czy filmach dokumentalnych, a my dziś przybliżymy jej życiorys w skrócie. Oczywiście zachęcam do zagłębienia się w tej niesamowitej historii w szerszym zakresie, tym bardziej, że sama księżna pozostawiła po sobie wiele wspomnień spisanych i wydanych później w postaci pamiętników. Tymczasem przeniesiemy się do rysunku, gdzie zobaczymy księżną twarzą w twarz w jednym chyba z najpiękniejszych jej okresów, kiedy to jako młoda mężatka zjeżdża do Pszczyny. Księżna tutaj narysowana jest oczywiście techniką pastelową, którą najczęściej Państwu w naszych programach pokazuję. Będę teraz delikatnie wykańczać rysunek. Oczywiście podkreślimy tutaj parę charakterystycznych elementów i w międzyczasie
Krótko opowiemy sobie o życiu księżnej i legendach z nią związanych. Otóż księżna przychodzi na świat w roku 1873 w Anglii, dokładnie 28 czerwca. Wychowana była na dworze angielskim, była córką oficera Cornwallis Westa. Ród ten, można by powiedzieć, był nieco zubożały, ale skoligowany z najznamienitszymi innymi i najbogatszymi rodami angielskimi. Kiedy księżna Daisy ma lat 17, zostaje zaproszona na tak zwany bal debiutantek. Bal debiutantek to nic innego jak bal zorganizowany z myślą o młodych pannach na wydaniu. Tam też na tym balu młoda Daisy poznaje księcia Jana Henryka XV von Hochberg. Hochbergowie, którzy są zresztą właścicielami na ówczesne czasy pszczyny, książa i innych posiadłości licznych, byli najbogatszym, jednym z najbogatszych, można by powiedzieć, rodów Europy. Mówiło się, że siódmym najbogatszym w Rzeszy, natomiast trzecim w Europie. I proszę Państwa, młodzi Państwo się poznają, po kilku miesiącach dochodzi do zaślubin i księżna Daisy wraz z Janem Henrykiem XV udają się w podróż poślubną. Zjeżdżają praktycznie całą Europę, zatrzymują się w Paryżu i zjeżdżają właśnie do pszczyny. Księżna Daisy, wychowana na dworze angielskim, nie była przyzwyczajona do pruskiej etykiety, dlatego pszczyna nie za bardzo jej się podoba. Nawiązuje ona oczywiście bardzo towarzyskie kontakty z tutejszą służbą, z tutejszymi osobami, z rodziną. Szczególnie bardzo dobry kontakt ma ze swoim teściem, z księciem Janem Henrykiem XI, którego nazywa faterem. On też przez wiele lat, aż do swojej śmierci, ją wspierał i poniekąd rozumiał. Po krótkim czasie przebywania w pszczynie księżna przeprowadza się wraz ze swoim mężem do książa. I tam oczywiście dzięki niej następuje przebudowa, podobnie jak pszczyna również doczekała się kilku modernizacji dzięki usilnym staraniom. Tak samo było w książu. Natomiast co ciekawe, w książu, można by powiedzieć w okolicach książa, powstaje jej prywatna posiadłość w stylu bawarskim, nazywa ona ją Ma Fantazja i tam też ona uwielbia spędzać czas. Krótko po ślubie, po niecałych 2 latach, rodzi się pierwsze dziecko, niestety umiera ono po kilku miesiącach. Później Państwo udają się w podróż po świecie, po kilku latach, i księżna Daisy z powodzeniem urodziła pierwszego potomka. Warto tu zaznaczyć, że miała 3 synów. I warto tu też wspomnieć o jednej z legend, otóż legendarne perły księżnej Daisy. Mówi się, że otrzymała ona je w podróży poślubnej od swojego męża i sznur pereł miał długość 7 metrów. Jeśli chodzi o ciekawostki związane z tym, mówi się, że perły te nie były zbyt szczęśliwe, ponieważ jeden z poławiaczy zginął w czasie wyławiania okazów i małż do utworzenia tej unikatowej biżuterii.
Oczywiście warto tutaj też wspomnieć, że na tamte czasy sznur pereł był wart 3,5 miliona marek. Dla porównania, jeden górnik pracujący w zakładach przemysłowych Hochbergu, w kopalniach, zarabiał 1000 marek rocznie. Czyli 1000 marek rocznie i 3,5 miliona marek za sznur pereł. No, różnica jest dosyć spora. Tak właściwie życie księżnej Daisy układa się dosyć pomyślnie. Na tym rysunku oczywiście też widzimy ją w momencie, kiedy jest ona księżną pszczyńską. Natomiast wszystko tak właściwie zmienia się w roku 1907 po śmierci Fatera, jej ukochanego teścia. No i oczywiście sytuację zmienia I wojna światowa. Jak wiadomo, księżna pochodziła z Anglii, jej mąż z Niemiec. No tutaj pojawiły się konflikty na tle ideologicznym. Księżna przez lata wojny służyła w Czerwonym Krzyżu, starała się pomagać swoim rodakom w czasie wojny, również jako, że była dosyć ważną osobistością, starała się konflikt załagodzić, ale oczywiście bezskutecznie. No, lata wojny nie wpłynęły zbyt korzystnie na małżeństwo księżnej Daisy i Jana Henryka XV. W 1922 roku dochodzi do rozwodu, ale księżna Daisy nadal utrzymuje kontakt z synami i małżonkiem. Nawet powraca ona do księża, kiedy już jest dosyć w podeszłym wieku i schorowana. I tam też spędza swoje ostatnie lata. Niestety spędza je, można by powiedzieć, w biedzie i ubóstwie, dlatego że wojna i nietrafione inwestycje księcia Jana Henryka XV powodują, że ród Hochbergów popada w długi i ma dosyć poważne kłopoty finansowe. No oczywiście dotykają one bezpośrednio księżną Daisy, która z zamku w Książu zostaje przeniesiona do prywatnej willi w Wałbrzychu i tam też odchodzi. Towarzyszy jej wierna służąca Dolly, która tak właściwie towarzyszyła jej w całej podróży do pszczyny księża i niemal przez całe życie. Mówi się, że księżna została pochowana prawdopodobnie z tym legendarnym sznurem pereł. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie księżna spoczywa. Prawdopodobnie jej ciało zostało chronione przed zbezczeszczeniem. Natomiast no, pamięć o księżnej nadal istnieje. Można oczywiście, tak jak już wspomniałam, mieć dostęp do jej pamiętników, a także kilku książek, które zostały wydane, tak aby przyjrzeć się jej życiu z bliska. Tu jeszcze rozświetlimy włosy. Księżnej uchodziła, tak jak wspomniałam, za niezwykłej urody kobietę. Cieszy się oczywiście powodzeniem wśród mężczyzn i jest kobietą podziwianą. Jeszcze tutaj troszeczkę uszczegółowimy koronę, która na rysunku widnieje.
głową księżnej. Co ciekawe, Daisy oznacza, proszę Państwa, stokrotka. No, jest to dosyć znamienne. Jeden z niemieckich ogrodników na cześć księżnej Daisy wyhodował róże. Róże księżnej Daisy, bodajże w kolorze żółtym z purpurowym środkiem. Kto z Państwa będzie w Pszczynie, tudzież w Książu, będzie mógł zwiedzać prywatne apartamenty księżnej Daisy, w których oczywiście dokonała ona kilku zmian, między innymi wprowadziła łazienki. Co ciekawe, apartament księżnej w Pszczynie zachował się w niemal nienaruszonym stanie aż do dnia dzisiejszego. Więc możemy podziwiać do dziś te wnętrza, na które spoglądała księżna w dawnych czasach. Cały pałac był otoczony wspaniałym parkiem krajobrazowym, a tereny leśne wokół Pszczyńskiego Pałacu rozpościerały swoje poszycie aż do innego miejsca, równie uroczego i nieco bardziej ukrytego w leśnym zagajniku. Docieramy, proszę Państwa, do Promnic. Wzięły one swoją nazwę od Promniców, śląskiej szlachty, która władała pszczyńskimi włościami od połowy XVI wieku do połowy XVII wieku. Jednak czas największego rozkwitu nadszedł wraz z przejęciem Pszczyn przez wspomnianych już oczywiście Hochbergów, arystokratów zaliczanych do elity Rzeszy Niemieckiej. Hochbergowie byli niegdyś jednym z najmożniejszych rodów na Śląsku. Ich dobra rozciągały się od Sudetów po właśnie Pszczynę. Równali się z królami, o czym mogą świadczyć główne rodowe siedziby, zamek Książ, o którym wspominałam, pałac Pszczynie. Ale oprócz tego właśnie w Promnicach zachował się zbudowany przez Hochbergów pałacyk myśliwski. Dlaczego wybrano to właśnie miejsce? Otóż, proszę Państwa, lasy pszczyńskie, będące starannie zagospodarowane, bogate były w dziką zwierzynę oraz ptactwo. Powstanie zameczku myśliwskiego wiązało się więc z myśliwską pasją książąt von Hochberg oraz z myślą o najznakomitszych osobistościach zapraszanych na polowania w Puszczy Pszczyńskiej. Zameczek ten odwiedził bowiem m.in. król Prus Wilhelm I Fryderyk Ludwik von Hohenzollern oraz cesarz niemiecki Wilhelm II. Miejsce to upodobała sobie także żona Jana Henryka XV, księżna Daisy von Pless, o której już dziś powiedziałam słów kilka. Tyle jeśli chodzi o kilka historycznych faktów. Przyjrzyjmy się teraz samej strukturze obiektu. Pałac wzniesiony jest z cegły i drewna. Ma trzy kondygnacje i wyróżnia się tutaj ośmioboczna wieża zwieńczona szpiczastym hełmem. Oczywiście budynek posiada facjaty, wieżyczki i inne elementy, które podkreślone są detalami w stylu neogotyckim. Budynek zachwyca oczywiście tutaj elegancją i przede wszystkim pojawia się wieża, która jest jednym z głównych elementów. Widzimy tutaj m.in. głowy jeleni z porożami, które wskazują bezpośrednio na funkcję myśliwską całego tego założenia. Oczywiście, co jest tutaj dosyć istotnym elementem, na pewno tak zwany mur pruski oraz te drewniane wykończenia elewacji. Przejdziemy teraz może do tego rysunku, który mamy obok. Tutaj widzimy wieżę, która jest zlokalizowana jakby po drugiej stronie całego obiektu, natomiast tu widzimy go od strony frontalnej. I będziemy na podstawie tego rysunku omawiać nie tylko stylistykę, ale także pewne fakty historyczne związane z tym obiektem. Ja tutaj pozwoliłam sobie odważnie wrysować na sam początek na środku drzewo, które troszeczkę przyozdobimy zielenią i ono przełamie nam jakby kompozycję całego tego rysunku. Pałac znajduje się w bardzo
malowniczym miejscu nad Jeziorem Paprocańskim. Zachęcam, jeśli ktoś z Państwa będzie w okolicach Tychów, to warto zaszyć się nieco w las i spróbować odnaleźć tą perłę architektury, można by tak ją nazwać. Tak jak wspomniałam, widać tutaj cechy stylu neogotyckiego. Widzimy tutaj także nawiązanie do tak zwanego stylu szwajcarskiego, bawarskiego. Mur pruski jest również znamienny dla renesansu niemieckiego i polega to na tym, że na elewacji widoczne są belkowania, które są wypełnione oczywiście tynkiem. Jest to dosyć bogaty obiekt, jeśli chodzi o same formy i nawiązania do stylu szwajcarskiego. Jak już wspomniałam, widać tu wiele wieżyczek, facjat, wykuszy i tak dalej. Cały obiekt żyje tą architekturą. Nawet z tej strony widzimy wieżyczkę. My tutaj jeszcze ożywimy okna kwiatami, jak to oczywiście dla stylu bawarskiego jest charakterystyczne. Za chwileczkę tu pojawi się jeszcze światłocień widoczny na roślinności. Gdzieś na pewno ten mech zahacza również o dach. I jeszcze tutaj na pewno pojawi się roślinność. Na parterze również możemy te piękne kwiaty prysować. Co jest charakterystyczne dla architektury myśliwskiej? No na pewno to, że tak jak już wspomniałam, widzimy w niemal każdym z takich budynków wieżę, która miała służyć do obserwacji zwierzyny, w domyśle oczywiście. Połączenie różnych stylów, między innymi właśnie nawiązanie do stylu szwajcarskiego, stosowanie właśnie konstrukcji muru pruskiego. No na pewno reprezentacyjne wnętrza, takie jak hol czy też jadalnia. Wnętrza zazwyczaj w takich obiektach urządzone są z nawiązaniami do tradycji rycerskich czy też myśliwskich. Pojawiają się tak jak tutaj na wieży głowy jeleni z porożami. No i oczywiście bardzo duża ilość drewna, która nadaje pewien specyficzny klimat i ociepla nieco jakby całą bryłę obiektu. Oczywiście ociepla ją roślinność, bo zazwyczaj obiekty takie były umieszczane w dosyć zalesionych miejscach, można by nawet powiedzieć, że w zakamarkach czy też w zagajnikach lasu gdzieś ukryte. I było to też miejsce pozbawione takiej sztywnej pruskiej etykiety, którą można było zauważyć w pałacu w Pszczynie, gdzie oczywiście na każdym kroku, że tak powiem, książętom służyli lokaje i byli oni niemal w każdym pomieszczeniu. To taka ciekawostka, w pałacu w Pszczynie niektóre klamki były celowo umieszczane niżej, tak aby lokaj otwierając drzwi pochylił się przed na przykład księżną Daisy przechadzającą się po pałacu. To taka dygresja odnośnie właśnie tej etykiety, która była tam no dosyć mocno kultywowana i była jakby nie do złamania. Tutaj goście, oczywiście jak już wspomniałam, Wilhelm II, cesarz niemiecki, który zresztą był serdecznym przyjacielem księżnej Daisy, chętnie przybywał, no i oczywiście księżna Daisy. Jeżeli chodzi o historię obiektu, to oczywiście w tym miejscu istniały wcześniej zabudowania myśliwskie, natomiast główna bryła i główne założenie powstało w roku 1861 i była to pierwsza faza, tak zwana pierwotna faza, dlatego że obiekt w 1867 roku spłonął i po roku został ponownie odbudowany przez księcia Jana Henryka XI, czyli teścia księżnej Daisy. Co ciekawe, po jego śmierci w 1907 roku księżna wprowadza tutaj kilka zmian, między innymi
umieszcza w obiekcie jasne meble, kanapy z jasnymi obiciami, również przemalowuje ściany na jasny kolor, wprowadza tutaj troszeczkę bardziej przyjazny dla oka charakter. No i wprowadzona jest elektryczność, a także między innymi winda spożywcza, która służyła do przewożenia żywności. Co ciekawe, we wnętrzach zachowały się tak naprawdę te wszystkie elementy wystroju, między innymi misternie rzeźbione boazerie, różne trofea myśliwskie, które we wnętrzu są widoczne, vestibule, czyli właśnie ten reprezentacyjny hol z jadalnią, w którym znajduje się okrągła klatka schodowa, no i sala kominkowa, gdzie znajduje się ogromny piec kaflowy. Obiekt oczywiście jest dzisiaj dostępny do zwiedzania, można tutaj ewentualnie również skorzystać z restauracji. Zachęcam Państwa do odwiedzenia zameczku myśliwskiego w Promnicach po to, aby poczuć klimat i troszeczkę zakosztować tej historii, która z tym miejscem jest związana. Tak jak już wspomniałam, obiekt ma trzy kondygnacje. Pierwsza kondygnacja, parter, jest, tak jak już wspomniałam, częścią reprezentacyjną. Tutaj znajduje się jadalnia, vestibul wspomniany przeze mnie i tutaj najczęściej przebywała arystokracja. No i oczywiście piętro wyżej znajdowały się pokoje dla gości czy też dzieci. Na poddaszu pomieszczenia dla służby, a w piwnicach pomieszczenia gospodarcze. Tak więc wszystko miało tutaj oczywiście swoje miejsce i swoją konkretną funkcję. Jeszcze rozjaśnimy drogę, która naprowadzi nas na rysunku prosto do zameczku myśliwskiego. I tą drogą prawdopodobnie Państwo będą się przechadzać, kiedy udają się do tego miejsca. I oczywiście to drzewo, skupiłam się tutaj na nim tak właściwie najbardziej, dlatego że ono wspaniale uzupełnia tą architekturę. Jakby przełamuje całą tą bryłę budynku i oczywiście swoim charakterem, swoją strukturą nawiązuje tutaj do tego, co widzimy na elewacji pałacu. Tutaj jeszcze szybciutko naszkicuję kilka krzewów, które też się pojawiają w tym miejscu. I oczywiście korony drzew, które przykrywają dach zameczku myśliwskiego. W dzisiejszym odcinku dotarliśmy do miejsc, gdzie nawiązania do wielkich stylów uwidoczniły się na naszej śląskiej ziemi w wielkim formacie. Aby poczuć klimat historyczny oraz na żywo przyjrzeć się niezwykłej architekturze, zachęcam do odwiedzin pałacu w Pszczynie lub zameczku w Promnicach. Będzie to nie tylko podróż w fizycznym tego słowa znaczeniu, ale także niezwykła podróż w czasie, gdzie przeniesiemy się duchem do dawnych epok, które ukształtowały dzisiejszy obraz Śląska, jak i całej Europy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie i kolejne śląskie opowieści. Do zobaczenia.